Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym wrażeniem i takim wielkim testem na żywo. Słuchajcie, dostałam pędzle z Glam Shopu, nowiutkie, cudeńka. Czy będą cudeńka, to zobaczymy, ale wyglądają naprawdę fajnie i dzisiaj chciałabym razem z Wami je przetestować. I mamy tak, 6 pędzli nowych z tej klasycznej serii białej i 8 pędzli z takiej serii syntetycznej. Jeżeli chodzi o te białe pędzelki, to tak jak mówiłam, to jest 6 pędzli. Zawsze jest zawiązana pięknie kokardka, wizytówka sklepu. Naprawdę fajnie to zawsze wygląda. Także mamy 6 pędzli. Ja teraz to odpakuję i pokrótce Wam powiem, co tu mamy. Jeden duży pędzel, taki płaski, naprawdę duży do cieni. Jeden języczkowy, taki bardzo ostro zakończony, też do cieni i wydaje mi się, że to będzie rewelacyjny rozmiar do nakładania cieni na ruchomą powiekę. Mamy pędzelek do eyelinera i zobaczymy, czy on będzie fajny, bo ja mam z Glam Brush taki do eyelinera, tylko on jest sporo grubszy i on robi bardzo ładne kreski, ale grube. Zobaczymy, czy tym da radę zrobić cienką kreskę. Następny pędzel jest taki duży do pudru. Chyba do pudru będzie, tak mi się wydaje. I zaraz będę tego odpakować, zobaczymy. I ostatni pędzel to jest taki wielki wachlarz, który naprawdę jest dużych rozmiarów. I Hania mówiła, że nim można spokojnie nakładać podkład, puder, omiatać. No, wielofunkcyjny pędzel, także sprawdzimy, zobaczymy, czy rzeczywiście. I coś bardzo banalnego, czyli spiralka taka do wyczesywania brwi albo do rzęs. Ja raczej będę ją używać właśnie do brwi. Jeżeli chodzi o pędzle syntetyczne, to są one zamknięte w takiej pięknej kosmetyczce, która przypomina mi taką bardzo stylową kopertówkę na wieczór. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj mamy wytłoczone Glam Brush, także naprawdę prezentuje się to bardzo, bardzo dobrze. W środku one prezentują się w ten sposób. Mamy tutaj wszystkie pędzle syntetyczne i teraz zobaczymy, jakie tu mamy wielkości. Pierwszy pędzel SS1. Taki dosyć spory, myślę, że on do pudru będzie. Dalej mamy SS2, taki ścięty pędzelek. Tutaj mamy taką kuleczkę do podkładu SS3. Następnie duży pędzel, taki języczkowy SS4. Kuleczka, bardzo fajny kształt, SS5. Naprawdę ta kulka wygląda obiecująco. Płaski, ale taki fajny do blendowania będzie, wydaje mi się, pędzelek SS6 i wiecie co, on mi przypomina trochę Zoeve 227 albo Maca 217, bo on też ma taki kształt, że jest spłaszczony, ale jednocześnie fajny do blendowania. Kolejny pędzelek płaski SS7. Następnie mamy SS8 i to jest taki do blendowania, ale on jest tu ściśnięty, a tutaj rozciepiżony. Dosyć długi ma włos ten pędzel i nim na pewno będzie dobrze się blendować takie szczegóły. Także SS8. I ostatni pędzelek jest to ścięty pędzelek SS9, czyli tu jest 9 pędzli, a nie 8. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie policzyłam. Także to jest taki ścięty i widać, że jest dużo bardziej taki precyzyjny. Także zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Ja teraz zdejmę ze wszystkiego foliki i zaczniemy makijaż.
Wszystko już mam odpakowane. Tutaj nie się zmieściło, ledwo, bo ledwo, ale jest. Jedyny pędzel, który wyjęłam, który wiem, że dzisiaj nie użyję, jest to ten wielki języczkowy pędzelek. Ja po prostu nie przepadam za pędzlami języczkowymi do podkładu, a dzisiaj nie nakładam żadnej bazy. Krem nałożyłam tak tradycyjnie, także jego odłożę, ale na pewno będzie testowany trochę w późniejszym czasie. I zabieramy się za testowanie. Zacznę tak jak zwykle, czyli od brwi, i nałożę z Kobo 303 Brunette. Jest to taki puder, cień do brwi, to jest nowość w Kobo i ja jeszcze to sobie testuję, żeby wam zrobić recenzję tych cieni do brwi. Na razie jestem naprawdę zadowolona i do tego użyję pędzelka SS9, to jest taki skośny, naprawdę fajnie ściśnięty pędzelek. Ach, jeszcze muszę przeczesać brwi, to też użyjemy pędzelka. Bardzo ładnie przeczesuję, jest taki sam na końcu, jak i na środku, w sensie wielkości i tak dalej. Ja nie lubię za bardzo takich grzebyczków, gdzie mają różne kształty. Do brwi po prostu musi być pędzelek, który dobrze je rozczesze i tyle. I teraz nałożę ten cień na brwi. Jeszcze raz przeczeszę delikatnie te brwi, żeby nadmiar lekko zdjąć. Przelecę brwi jeszcze żelem z Seny. Teraz zabierzemy się za makijaż oczu. Na powieki nałożę teraz kolor Tattoo 24 w kolorze Creme de Rose i są to nowe cienie kremowe z Maybelline, które są kremowe, ale matowe i są naprawdę rewelacyjne. Też je testuję, żeby zrobić wam recenzję o tych kosmetykach. Ten kolor jest taki beżowo-różowy, jest naprawdę piękny, a na powiekach wygląda tak naturalnie, że no ja jestem nimi oczarowana. Do nałożenia tego kremowego cienia wezmę, użyję Glam Brush SS6, czyli ten taki jak dla mnie Zoeva 227, przynajmniej tak podobny jest. Bardzo ładnie nałożył i roztarł cień w kremie ten pędzelek. Jestem naprawdę zadowolona. Przez to, że on jest taki płaski, to ładnie nakłada, ale można też nieźle nim rozetrzeć, także bardzo fajny. Powiem wam, że pędzle syntetyczne jak dla mnie wygrywają i chyba zawsze będą wygrywać, ponieważ to są pędzle, które pięknie suną po oku, są zawsze takie milutkie i bardzo dobrze się je czyści, także no, jak dla mnie to jest duży, duży plus, jeżeli chodzi o pędzle syntetyczne. Teraz nałożymy na całą powiekę cień, jakiś matowy, beżowy. Ja tu wzięłam paletkę z Maybelline The Nudes i nałożę po prostu ten beżowy cień i użyję do tego takiego wielkiego pędzelka O17 i zobaczymy, jak on nałoży ten cień. To jest naprawdę duży pędzel do cienia. Kolejny pędzelek, jaki wezmę, to SS8, czyli taki bardziej ściśnięty przy skówce i rozciapiżony na końcu. I ja zaznaczę załamanie powieki cieniem takim szaro-brązowym.
Delikatnie dołożę pod łukiem lwiowym ten beżowy jasny cień i użyję do tego SS7, czyli taki mniejszy płaski pędzelek. Kolejną rzeczą, jaką zrobię, to namaluję kreskę i tego jestem naprawdę ciekawa, czy ten pędzelek da radę. Już go sięgam, czyli mówię o pędzelku O18. Naprawdę tego jestem chyba najbardziej ciekawa. I eyeliner, jakiego użyję, jest to eyeliner z MAC-a w kolorze Black Track i spróbuję nim namalować cienką kreskę. No, pędzelek jest rewelacyjny. Wytuszuję teraz rzęsy i zabiorę się za twarz. Tusz, jaki dzisiaj użyję, jest to Dior Show Iconic Over Curl. Jest to tusz, który używam od jakichś 3, może 4 tygodni. Jest naprawdę bardzo fajnym tuszem. Ja miałam kiedyś jego miniaturkę i byłam bardzo zadowolona. Pełnowymiarowy kosmetyk nie jest już taki zachwycający, ale naprawdę ładnie podkreśla moje rzęsy. Także teraz wytuszuję. Oczy już mamy skończone, więc teraz zajmiemy się twarzą. Podkład, jaki dzisiaj użyję, jest to Make Up Forever HD. To jest ta klasyczna wersja, bo teraz jest chyba jakiś nowy HD, Super HD czy coś takiego. Ale ja jestem z tego bardzo zadowolona. To jest moja druga buteleczka, kolor N115, naprawdę bardzo fajny, niby lekko różowy, ale na twarzy robi się pięknie, taki neutralnie beżowy. Naprawdę pięknie stapia się z cerą, więc jego użyję. I pędzelkiem Rosetta SS3. Na niedoskonałości i pod oczy nałożę z Astora Perfect Stay 24 godziny ta wersja z bazą. Bardzo ten korektor lubię i uważam, że to jest naprawdę jeden z lepszych korektorów na rynku. I tym samym pędzelkiem rozetrę ten korektor. Całość utrwalę pudrem z Benaya, czyli Tradycja. To jest puder, którego ciągle używam. I zastanawiam się, który pędzel mam użyć. I chyba spróbuję ten wielki wachlarz użyć. Jestem jego bardzo, bardzo ciekawa. Jego kształt jest naprawdę fajny. On jest gruby, bardzo, bardzo miękki, jak to syntetyczne pędzle. I myślę, że fajnie będzie omiatał pudrem twarz, także spróbujemy. Wrócę do tego wielkiego pędzla, którym nakładałam cień na całą powiekę i przypudruję okolice pod oczami tak trochę bardziej dokładnie. Niewiele nam już pozostało, także dochodzimy do końca. Teraz policzki i użyję do lekkiego przybrązowienia, wykonturowania mojego ulubionego pudru z Kobo Matte Bronzing Contouring Powder w kolorze 311 na Beyond Desert i do tego użyję skośnego, takiego dużego pędzla SS2.
Pędzel SS2 jest naprawdę niesamowity do nakładania bronzerów, ale powiem Wam, że on nie nakłada tak precyzyjnie, że wykonturujemy twarz czy jakoś nadamy linię, ale on pięknie od razu rozciera cały bronzer i nakłada go na bardzo dużą powierzchnię, bo widzicie, pędzel jest naprawdę bardzo, bardzo puchaty, więc wydaje mi się, że to będzie świetny pędzel dla bronzerów, które są bardzo mocne i chcemy je dobrze rozetrzeć przy małej ilości. A druga sprawa przy bronzerach, które są ciepłe i chcemy po prostu ocieplić, opalić naszą twarz, także ten pędzel naprawdę jestem zaskoczona. SS2 bardzo ładnie nałożył, roztarł. No ja myślę, że to fajnie wygląda. I ostatni krok, jaki nam został, to róż. Nie bardzo wiem, czym róż nałożyć. Może ja nałożę po prostu tym od bronzera. I róż, jaki dzisiaj wybrałam, jest to z MAC-a. Róż Rosy Outlook i to jest bardzo delikatnie różowiutki róż, naprawdę on jest subtelny. Na usta nałożę pomadkę w kredce i jest to Kobo Fashion Color w kolorze 203 Watermelon. I o tych pomadkach w kredce ostatnio zrobiłam Wam filmik. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam, zobaczcie, bo to są niesamowite kredki do ust, takie szminkowe. Także tą kredkę nałożę. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy makijaż. Jest to bardzo, bardzo prosty, dzienny, neutralny makijaż, ale chodziło tutaj głównie o pędzle. Czego nie wykorzystałam dzisiaj, to są 4 pędzle, czyli dużo udało mi się przetestować. Nie wykorzystałam tej kuleczki SS5, nie wykorzystałam również takiego pędzelka z bardzo fajnym włosiem i kształtem, żeby nakładać cienie na ruchomą powiekę, i to jest O20. Nie wykorzystałam też ten duży pędzel T18, no i też ten wielki do pudru SS1. No prawie wszystko udało mi się przetestować i powiem Wam szczerze, że pędzel naprawdę bardzo przypadł mi do gustu, zwłaszcza ta kolekcja syntetyczna. Dużo osób czekało na syntetyki i się doczekaliśmy, bo syntetyczne pędzle moim zdaniem są niedoceniane. Był taki wielki boom na pędzle naturalne, a w moim mniemaniu pędzle syntetyczne po prostu są lepsze. Cieszę się, że pędzle syntetyczne wchodzą na nasz rynek porządnie, że zaczynamy je doceniać i że firmy, które produkują, właśnie zwracają uwagę na syntetyczne pędzle. Ja jestem ich wielką fanką i zwolenniczką, a jeżeli chodzi o Glam Brush, to bardzo, bardzo się cieszę właśnie, że tutaj też się pojawiła cała seria syntetyków i mam nadzieję, że ta seria będzie poszerzana, że będziemy mogli mieć jeszcze więcej kształtów właśnie pędzli syntetycznych, bo syntetyki są naprawdę świetne. No, także ja wystawiam bardzo mocną piątkę, a nawet szóstkę, bo pędzle są naprawdę, naprawdę spoko. Nie zauważyłam żadnych minusów. Oczywiście wszystko też wyjdzie w praniu. Kiedy zacznę prać te pędzle, to zobaczę, czy włosie nie wypada, czy coś się nie kruszy. Na dzień dzisiejszy, na ten moment, są
jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że tak pozostanie. Aparat mi się przegrzał, jak już się z wami żegnałam. Także jeszcze raz powtórzę, dajcie mi koniecznie znać, co uważacie o tych pędzlach, czy je używałyście. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa.